witam wszystkich Państwa związanych z Mistrzejowicami. Przepraszam, że może nie będę po kolei, ale jeszcze jedno przywitanie, szczególnie drogim nam gościom. Karolu, witam serdecznie. Jesteśmy w miejscu historycznym i w momencie historycznym. Właśnie myślę, że nie ma lepszej takiej okazji jak 15. rocznica śmierci Kazia, żeby to, co zachowało się dzięki telewizji niezależnej, założonej przez niego, jak i no, dziesiątkom osób. Tutaj trzeba wspomnieć, że Kaziu miał no, genialne pomysły. Jednym z tych pomysłów było to, żeby dokumentować to wszystko, co się działo. I dzisiaj jest to owoc jego ogromnego no, przewidywania przyszłości. Bo nie wiedział Kazimierz, że będzie IPN, ale wiedział, że wcześniej czy później skończy się komunizm i trzeba będzie nowym pokoleniom pokazać, jak to wyglądało. Jest to ogromna dokumentacja. Na to pracowało bardzo wiele osób tutaj obecnych, tak jak Andrzej, Piotrek jeszcze, Augustynek, ojciec Wojtka, czyli Maciej Szumowski, dziesiątki, dziesiątki innych osób. Natomiast myślę, że nie ma lepszego spadkobiercy jak Instytut Pamięci Narodowej, który po to został powołany. Mieliśmy taką ogromną satysfakcję. Półtora roku temu wystartowało Discovery, TVN. Fajna chwila, gdzie wobec tych setek ludzi mediów wybrzmiewało nazwisko Kazimierza, to miejsce, ta parafia. Tak naprawdę wtedy zaczęło się to życie tych materiałów. Chciałbym przywołać to, co pan książek mówił przed chwilą na filmie. Mówił o pewnym zażenowaniu, kiedy był po raz pierwszy tutaj zaproszony, zażenowaniu, że za dużo będzie Polski, Polaków, słów Polska, Polacy. Ja myślę, że dzięki takim ludziom jak ksiądz Jancarz możemy po prostu mówić te słowa z dumą, możemy je mówić po prostu i czuć zażenowanie, że kiedykolwiek ktoś czuł zażenowanie. I wreszcie też jedną jeszcze rzecz chciałem tutaj powiedzieć. W latach 90. stało się coś bardzo złego. Mianowicie my jako społeczeństwo dopuściliśmy do tego, że w skali społecznej zaczęliśmy zapominać o niezwykłym dorobku kulturalnym podziemia solidarnościowego, czy też niezależnego ruchu solidarnościowego. Że zaczęliśmy patrzeć na to, co nas kiedyś wzruszało w latach 80. w sposób taki nieco lekceważący. Tu za dużo było tego przymrużania oka, podczas kiedy powinna być po prostu duma. I myślę, że nadszedł już najwyższy czas, abyśmy po prostu byli dumni z tego, że jesteśmy Polakami i abyśmy po prostu poczuli w sobie obowiązek przypominania tego, co nas kiedyś zbudowało. A to są, to jest jeden komplet, żeby Państwu zobrazować. To jest taka osoba, media są siłą. Panie Prezesie. Bezwładności, która polega na tym, że szybkie mają być zwycięstwa, efektowne, dziesięciomilionowe, potem strzelają. I mamy być lepsi od najnowszych czołgów.